Od kiedy umiesz tak obsługiwać komputer? Nie mam pojęcia. Obudził się we mnie jakiś wewnętrzny głos. Teraz wiem, co znaczą te memy i że do cheeseburgera nie daje się śmietany. Niech będzie. Dobra, teraz znajdź filmik z chihuahuą i saksofonem. A to co? Dzień! Pewnie mikrofalówka. A to co? Na pewno melon. A to co? Jestem tortem szwarcwaldzkim z pyszną śmietankową masą, pralinową posypką i aksamitną czekoladową polewą. Na pewno tort szwarcwaldzki z pyszną śmietanową masą, pralinową posypką i aksamitną czekoladową polewą. Dobranoc, Ethel. Dobranoc, Bernie. Nie rozumiem. Łóżko wydawało się duże, a ja się czuję, jakbyś mnie z niego spychała. I oczu jest o wiele więcej, niż powinno być. Co teraz będzie? Co się tu dzieje? Nasi goście tak dobrze się bawili, że aż... zapadli w stan hibernacji. Zaraz, kozy hibernują? Tak, tak, tak. Czy to znaczy, że nie dokończą swojej wymarzonej podróży? Wygląda na to, że raczej nie. Biedne małe kozy. Mam nadzieję, że można im jakoś pomóc. Gumball, przykro mi, ale poza taszczeniem ich dosłownie po mieście i robieniem im zdjęć, a potem przyklejaniem tych zdjęć do mapy, żeby wyglądało na to, że dobrze się bawili, a następnie wrzuceniem do pociągu, żeby stali się problemem dla kogoś innego, to nie wiem, jak możemy im pomóc. No to do roboty. Nie. Tak. Auto, które mi sprzedałeś, to stary grat. Masz oddać mi pieniądze! Myślisz, że możesz mnie tak ignorować? Wiesz co? Masz rację. Też nie będę gadać. Niech załatwią to pięści. Nigdy nie czułam się bardziej ożywiona niż podczas pobytu w domu Watersonów. Chyba wystarczy. Chyba się dziś czegoś nauczyłam. Można popełnić przestępstwo, jeśli to znaczy, że zniknie przez to inne przestępstwo. Nicole, to dosyć upiorna lekcja. Nie każda lekcja w szkole jest przyjemna. Co tu się dzieje? Właśnie zamierzamy was wsadzić do ostatniego pociągu do nieba. To brzmi jak jakiś potworny eufemizm. Chociaż rzeczywiście jesteśmy z nieba w Minnesocie. A czy ktoś może nam wyjaśnić, dlaczego wleczecie nas jak worki kartofli pod osłoną nocy? Bo nie chcieliście się obudzić z hibernacji. Z hibernacji? O nie, przecież powiedziałem, że mdlejemy, gdy się boimy. Nie przestraszyliście się, świetnie się bawiliście. Spójrzcie na swoją mapę. To może oznaczać tylko jedno. To miasto nie oferuje nic, co warto by zapamiętać. Ale wy chyba też o czymś zapomnieliście. Tak? Poprosić o zapłatę. Jedna stówka, dwie stówki, trzy stówki. Proszę bardzo. Dzięki. Chwileczkę!